Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I dzisiaj gramy w Portal 2. No więc tak. W sumie nawet nie wiem, czemu tak powiedziałem inaczej niż typowo, ale mniejsza o to. Nie. Więc tak, Portal 2. Różne rzeczy do zrobienia. I. Czy mi się wydaje, czy podłoga się trochę zgliczowała tam przed chwilą? Tak, chyba się zgliczowała. No, dobra. Co to w ogóle chciałem zrobić? A dobra, promień laserowy, który tam trzeba jakoś, nie wiem, odbić czy coś. O. Dobra, mniejsza, co? Za bardzo oczywiście nie wiem co, jak i podłoga jest zgliczowana. Więc a weźmy to na razie. I zobaczmy, co dalej można z tym zrobić. Okej, dobra. Więc zacznijmy od oczywistej oczywistości. Mamy tutaj kostkę. Znowu spadłem. I mamy jeden promień, który jakoś trzeba doprowadzić gdzieś, ale... O, okej, dobra, dobra. Taka informacja jest przydatna. Da się na tych brudnych też stawiać. W takim wypadku... Chyba... Tak. Tylko i tak to było za ten, za wysoko. Na potrzeby lasera. Czyli jeśli mi się dostać na wysokość mniej więcej laseru, czy lasera, ciężko mi określić, może by się udało mi też to zrobić lepiej. Okej, dobra. A nie. Laser jest na tym. Niedobrze. No to w sumie oznacza, że potrzebujemy kostki, której nie przygotowałem jak zwykle. Wiecie, nie żeby to był wielki problem, ale... Gdybym po prostu wcześniej wiedział, że kostka będzie mi potrzebna, to bym ją brał od razu tam, a nie jakiś głupot robił. Ale tak, okej... Okay. To teraz tak, pomarańczowy był pod tym przyciskiem, okej. Okay. Pora spaść, oczywiście. A. Tylko w takie strony odbija. Dobra. Nie wiem, co tym samym zrobiłem, ale no, coś na pewno. W sumie, jaki miałby być tego cel? Jako taką. Wiecie, gdyby się udało w górę jakoś to zrobić, to byłoby fajnie, ale... No w górę nie mogę. Jedyne co na obecny moment mi przychodzi do głowy, to właśnie to. I ewentualnie teraz skupić się na tym, żeby znać jakieś dalsze opcje. Których też niestety nie widzę, bo jestem pewnie ślepy, aż za bardzo. No... Dobra, tutaj coś się zmieniło? Może... A, okej, okay, dobra. Okej, okay, nie wiem, jak się, szczerze, nie wiem, jaki to ma mieć cel, poza tym... O, kamera. A, wróciłem tu. Super. Chwila, nie, nie wróciłem tu, to... A, ja się dostałem gdzie indziej. Okej, okay, dobra. Warte uwagi. I teraz tak, i dolecę tu. Okej, okay, stąd mogę coś fajnie zrobić. Dobra, potrzebuję kolejnego pudła i będziemy mieli wtedy ładny strzał na tamto miejsce. Akurat pudło nie problem zdobyć. Se. Gorzej tylko potem będzie z tym. Z przeniesieniem pudła, jeśli będę musiał strzelić portalem. Trzymając pudło, nie mogę strzelać portalami. C.
Ja o tym nie pomyślałem. I to będzie problematyczne, chyba że... Najpierw sam pudło wystrzelimy, a potem siebie. Dobra. Nie wiem, czy tak to powinno wyglądać, wiecie, bo jak zwykle mogłem zepsuć to mocno. Ale... Załóżmy, że robię to dobrze i nie psuję wszystkiego. Okej. I teraz tak, ostatnie pudło. Czy nie będzie trochę ciężej? Bo tam trzeba będzie teraz strzelić portalem. Coś tak czuję. Dobra, mamy to. Cia. Teraz tylko najgorsze. Ale jak to mamy, to jak tam się dostać? Nie powinno być trudne, jak tak patrzę. Okej. Więc najpierw najoczywistsza rzecz, czyli co? Potem zajmujemy się resztą i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, i co my tu mamy teraz? Dobra. A, to już nie będzie trudne. Gorzej są tam wieżyczki, ale wiecie, no, wieżyczki jestem w stanie przeżyć. I wystrzał. Aha. Dobra, nie, jednak to nie jest takie łatwe. Czyli poza tym przydałoby się jeszcze mieć coś ze sobą. Takiego szczególnego. Nie wiem. A, dobra, wiecie co, jestem idiotą. Tak, naprawdę byłem idiotą. Zapomniałem, że przecież laserem można się ich pozbyć łatwo. Oj, wybaczcie, wybaczcie, ale naprawdę czasami nie potrafię myśleć. I teraz tylko to udowodniłem. Ale dobra. Już zagadka w rzeczywistości nie była wcale taka trudna. Może była trochę nieoczywista tylko. Fajnie, fajnie, GLaDOS. To proszę opowiedz o tym rozwiązaniu. Mam nadzieję tylko, że wiecie, no... Nie będzie dotyczyło, no, zabicia mnie czy coś. Jednak chciałbym sobie trochę pożyć. I w ogóle. Federal regulations require me to warn you that this next test chamber is looking pretty good. That's right. The facility is completely operational again. O. Widzicie to? Odbudowałam. A teraz w takim razie jakieś sprawne. Standardowo kamerę trzeba zciąć. I cyk. Co w takim razie tutaj mamy zrobić? Serio, to jest... To wszystko? Bo mam szczerze spodziewam się czegoś więcej. Okej. Dobra, to ktoś biegnie tam. No, najłatwiej będzie to... tutaj... przerzucić w ten sposób. I teraz tak... Mamy dwie kostki, co pewnie nie wystarczy. Tak. Oczywiście, że nie wystarczy, bo jak czemu miało wystarczyć? Nie, tutaj musi być coś więcej z tym. O, a to ciekawe. Chyba, że...
Nie, wiecie, naprawdę nie mam pomysłu akurat tym razem. Na takiej zasadzie, że tak, jedno na pewno w ten sposób. Ale dobra, chwilowo może pozwólcie, że zresetuję wszystko. Portale tutaj. Niech wszystko będzie w wersji podstawowej. Okej, okay, więc tak, musimy 3 aktywować wiązki. Chyba, że... Może, nie wiem, jeśli udałoby się jakoś idealnie te 3 wiązki ustawić, wiecie, żeby w jedno miejsce strzelały, to jakoś uda to zrobić. Takie trochę głupie, wiem o tym, ale warto sprawdzić, co się stanie teraz. Okej. Okay. Proszę, patrzcie, to nawet działa. Tylko brakuje mi jeszcze perspektywy na 3. wiązkę. Dobra. Gdyby tak tą środkową spróbować, wiecie. No, może ta środkowa powinna coś, nie wiem, jakoś. A, nie. Super, po prostu, super. Teraz jak to wygląda, teraz idzie tylko jedna wiązka. Dobra. W takim wypadku trzeba to jakoś rozsądnie przemyśleć. A, i tak w sumie tutaj to jest potrzebne, żeby to się w ogóle udało. Więc tak, żeby mieć 3 wiązki, to musi zostać tak. Tylko wtedy mamy 2. Fajnie. Co z 3? 2 strzelają w to miejsce, jedna tu. Nie, może to jest zmyłka? Nie no, nie może być. Nie no, bo się tak bym strzelił, to co to daje? W sumie nic. Ej, coś mówi, że tutaj to już jest naprawdę granica moich szef komórek. Będę musiał chyba trochę bardziej pomyśleć. Co mi się chociaż chyba, że tak. Nie no, ale co to da? Tak, też nic. Nie, to jest jedyna opcja. No ale wiecie, potem znowu jest ten problem, że dodaję 2 z 3. Chyba, że czegoś tutaj nie zauważam. Jest jeszcze coś, nie wiem, kamera? Czyżby kamerą można było coś zrobić? Nie no, ona tylko blokuje promienie. Dobra. Dobra, nie ma przynajmniej teraz tej muzyczki. Jak to wyłączę? Ej, mogę na spokojnie pomyśleć. Co jeszcze takiego można byłoby zrobić? Ja przy użyciu 2 kostek muszę tak strzelić te promienie. Po powrocie one wszystkie zasiły 3 miejsca. Gdybym miał jedną kostkę więcej, 0 problemów, ale tak to niestety. Chyba, że tutaj jest ta kwestia. A. Chyba... Tak, to w ten sposób trzeba było! Mój pomysł był dobry, tylko widzicie, złe miejsce wybrałem. I think these test chambers look even better than they did before. It was easy, really. You just have to look at things objectively, see what you don't need anymore, and trim out the fat. Tak.
Trim out the fat. Wyciąć co zbędne. A tam było konkretnie mówione o tłuszczu, czy ogólnie o byciu grubym, co mogło być nawiązanie bardziej do bohaterki niż ogólnie, ale mniejsza to. Not a fake, tragic surprise like last time. A real surprise with tragic consequences. And real confetti this time. The good stuff. Our last bag. Part of me is going to miss it. But at the end of the day, it was just taking up space. Dobra, fajnie. I co my tu mamy tym razem? Okej. Okay. Pierwsza sprawa, widzę jakieś tutaj te pudełko, żeby gdzie spadało. Więc zaletnie trzeba będzie mosta przygotować. Grunt niebieski tutaj. Pomarańczowy tutaj. I mamy mosta, nie dosyć jeszcze mosta. To przy okazji blokady na to, żeby pudełko nam nie zginęło. What's going on? Who turned off the lights? Hey, buddy! I'm speaking in an accent that is beyond her range of hearing. Look, Metal Ball, I can hear you. Run! I don't need to do the voice. Run! Okay. Run! Come on! I'm closing the door. Okay, quick recap. We are escaping. All right, that's what's happening now. We're escaping. So you're doing great. Just keep running. Quick word about the future plans we've got in store. We're gonna shut down her turret production line. All right, turn off her neurotoxin and then confront her. Again, though. Okej, dobra. Dobra. Wiecie co? Wiem, że tam nie ma rozwiązania, ale powiem szczerze, że chcę pójść sprawdzić, co tam będzie. No, można było się spodziewać, że tak to się skończy, ale wiecie, chciałem sprawdzić, co będzie, jeśli się tu pójdzie. Więc no. Dobra, teraz już wiadomo przynajmniej, mama achievementa, jej. No nie, spadłem. Ale no. Powiem szczerze, mamy achievement, to się liczy. I dzieje się już poważniejsza akcja tutaj. No. Zobaczymy, jak to się rozwiąże i rozwinie oczywiście. A tutaj, dobra. Dobra. I co teraz? Bo w sumie... Dobra. Chyba, że muszę ją też zniszczyć. Dobra. Na pewno coś z portalem. Tylko wiecie... Ciężko mi zobaczyć, gdzie mogę jeszcze go wrzucić. Tutaj nie widzę. o, jest. Dobra, udało się. Gdzie on pojechał? A, tam, dobra. Dobra, idziemy. Dobra. Hurry, this way.
Dobra, dobra kulka. O, patrzcie. Ona naprawdę wszystko chciała rozwalić. No cóż, na całe szczęście zdążyliśmy. Super, super, po prostu jest sukces. Jestem z siebie dumny. Tak zlamiłem jednocześnie, mimo tego udało mi się to przejść. Dobra, rozdział 5, ucieczka. Oczywiście nie mogło być za łatwo. Ah, brilliant! You made it through. Well done. Okay, follow me. We've still got work to do. At least she can't touch us back here. No, okay. Okay. Okay, don't move. No dobra. Okay, alright, so I've got an idea, but it is bloody dangerous. Here we go. Ah! Oh, for God's sake, they told me that if I ever turned this flashlight on, I would die. They told me that about everything. I mean, I don't even know why they bothered giving me this stuff if they didn't want me to use it. It's pointless. Man. Dobra. Powiem szczerze, że uwielbiam gościa, jeśli chodzi o jego sposób bycia. They say that the old caretaker of this place went absolutely crazy. Chopped up his entire staff. Of robots, all of them robots. They say at night you can still hear the screams of their replicas, all of them functionally indistinguishable from the originals. No memory of the incident. Nobody knows what they're screaming about. Absolutely terrifying, though obviously not paranormal in any meaningful way. Dobra. To gdzie teraz? A. No fajnie. I gdzie teraz? Tam? Czy tu? Bo ja już nie ogarniam. A. Tutaj? Dobra. Tak. Musi tu gdzieś być. Powiem ci szczerze, że... Powiem tyle, kulek. Jesteś takim jełopem, że wierzę, że mógłbyś nawet mnie zaprowadzić w złą stronę, ale niech ci będzie. I teraz tu cenię. Aha, czyli tam muszę. O nie. O nie. Widzę lasery i inne takie rzeczy, więc no będą problemy pewnie. Dobra. Here's an interesting story, you might like this. I almost got a job down here in manufacturing, but guess who the foreman went with? Only an exact duplicate of himself. Nepotism. Ended up giving me the worst possible job, tending to all the smelly humans. The, sorry, that's, no, I wouldn't say smelly. Just tending to the humans. Sorry about that, that just slipped out. A bit insensitive. Smelly humans. Nie, 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 nie. Nie wierzę. Nie wierzę, że taki zwykły skok mi się nie udał. A, ja jestem naprawdę jednak nieogarem. A, tu chyba się nie da wskoczyć w takim wypadku. No to wygląda. Wiecie, wolałem spróbować dwa razy, ale gdy drugi raz spadłem, to teraz już wiem, że po prostu na pewno to jest... A może jednak... Nie wiem. Ja już naprawdę nie wiem. Bo to wydaje się być jedyna droga po prostu, ale... Dobra, jestem naprawdę... Jestem idiotą, że mi się to nie udało.
Co? A, tutaj, okej. Czy nie tutaj, już nie ogarniam. Dobra. Nie problem. Dobra, to mam niebieskie, tam pomarańczowe. Dobrze, że nie trafiłem, bo w sumie niebieskim bym strzelił. No, strzelaj. Nie, to ja gadaj, zdrów, wiem, że mnie nie lubisz. Ale i tak jesteś lepszy od GLaDOS. Że mnie nie chcesz mi zabić. Nie, witamy w sekcji fabryki wieżyczek. Ja, powodzenia na dole. No zobaczymy, co to mało. Niezbyt to brzmi zachęcająco, patrząc na to, że to jest bezdenna przespaść, która może mi zabić. Ale dobra. Tutaj pewnie nic nie... A nie, wskoczyłem. Nie jest tak źle, tylko co skąd... Gdzie teraz stąd? Ojej. Nie, chyba źle skoczyłem trochę jednak. Nie wiem. Ta, definitywnie źle skoczyłem. Dobra. Całe szczęście mój nieogar nie może być wieczny. Nieprawdopodobnie lada moment w końcu coś zacznę ogarniać. Gdzie jestem? A, tutaj już, okej. Początek fabryki wieżyczek. Szkoda, że nie można zapisywać. Na pewno byłoby łatwiej. Nie. Ja. Oj, naprawdę nie ogarniam. Cały ja. Dzisiaj naprawdę mam jakiś taki niby fajny dzień, jeśli chodzi o granie w portala, bo nawet mi to wychodzi, nawet jakoś tam coś, ale tu jestem, widzicie, jakim jestem lamą nieogarem. Dobra, ponownie. Da się w ogóle portala? Nie, nie da się. Okej. Okay. Nie wiem, czy zrobię to dobrze, ale... gdzie jesteśmy gdzieś. Prawdopodobnie aż tak nie trzeba było tego robić, ale dobra. No i jesteśmy przy wyjściu, więc... Kosztowało mnie to tylko nie wiem ile śmierci, ale... Sukces! To się liczy. I w ogóle, tak. Dobra. Nawet nie wiem, co mam mówić tak szczególnie, poza tym, że no, nie spodziewałem się, że naprawdę uda mi się to wszystko. No i... Dobra. Nawet nie wiem, po co to wszystko robi, ale okej. Okay. Nie warto byłoby posprzątać portale. Dobra. Turret redemption lines active. Please do not engage with turrets heading towards redemption. Linia odkupienia wieżyczek, co? Okej, okay. Co tu mam niby zrobić? Nawet nie widzę ściany, które można sportalować. A, dobra. Turret redemption lines are not rides. Please exit the turret redemption line. Zejście, okej, okay, dobra. Okej. Okay. Dobrze, że to zauważyłem w sumie, gdyby to pewnie bym... Delikatnie mówiąc, zlamił to totalnie. O nie, jakaś sprawna wieżyczka tam leci. Ja nie z tych. I podziękowała.
Okej. Przyjazna wieżyczka. Bo już nawet... Nie spodziewałem się jej. Nie, szczerze, tak odruchowo złapałem. Odpowiedź jest pod nami, ma na imię Karolin? O nie. O, no nie, zniszczę wieżyczkę. Dobra. No. Okej, fajnie, ale co mam zrobić, jak ja nie mam nigdzie dostępu? No dobra, fajnie, ale... Aha, dobra, chyba już ogarniam. Coś tam i tutaj muszę znaleźć miejsce. Sprytne. Sprytne. Powiem wam szczerze, naprawdę nie ogarniam tego momentami, mój mózg dostaje lagów, ale sprytne i jestem dumny z tego, że udaje mi się to przejść, chociaż wiem, że nie jest nic trudnego. Center. Thank you very much. See that scanner right there? Right? It's deciding which turrets to keep and which to toss, and it's using that master turret there as a template. Now, if we pull out the template turret, it'll shut down the whole production line. Right. I'm going to have to hack the door so that we can get at it. Technical. You'll need to turn around while I do this. Done. Hacked. Okay, go on. Just pull that turret out. Widziałem, co tam robisz. Dobra. Tak. Mam pomysł. Tylko... Żeby to się udało... Here's a plan. Let's just both continue contemplating in absolute silence. Oh, have you got an idea? Okay, well, all right, just do your idea and then straight back. Response. Dobra. Dobra. Czyli nie mam dobry pomysł w sumie. Dobra, ciekawe rzeczy tu gada. I w sumie... Powiem szczerze, zastanawiam się, czemu są akurat tego typu?
Czemu wiecie, są takie całkowicie wybrakowane. If we're lucky, she won't find out all her turrets are crap until it's too late. Classic. Okay, keep your eye on the turret line. I'm gonna go and hack the door open. Okay, I'm about to start hacking. Response. It's a little bit more complicated than it looked from your side. It should take about 10 minutes. Keep one eye on the door. Response. This door's actually pretty complicated. How long's the door been open? I mean, was there any sort of announcement before it opened? Like a buzzer or an alarm of some kind? Or like a hacker alert? I mean, you know, fair enough, the important thing is it's open, but it's just mentioned in the future. Tak. Maruć dalej. So let's go and take care of that neurotoxin generator as well. Wąż trzeba odnaleźć. Ja nie wiem, że nie chodzi o takiego wąsza, w sensie wąsza, ale... That did not end well. And 40 potato batteries. Embarrassing. I mean, I realize they're children, but still, you know, low-hanging fruit and all that. It's barely science, really, is it? Faktycznie, wszędzie ziemniaki. Well, you know, at least it's not a potato battery, I'll give it that, but it's not terrifically original, is it? You know what I mean? Not exactly primary research, even within the child sciences. Znowu ziemniak. Look at that, it's growing right up into the ceiling. The whole place is probably overrun with potatoes at this point, isn't it? At least you won't starve, though. A, czy to jest ziemniak? Okej. Ciekawa sprawa. No, przyznam. Naprawdę ciekawa. Ale dobra. Nie przejmujmy się ziemniakami. Dobra. No, nie będziemy się właśnie skupiać na ziemniakach, ani nic. Idziemy po prostu dalej z fabułą, z zadaniami, ze wszystkim. Dobra. I w sumie skończył się poziom. Mamy 37 minut na liczniku, to wiecie co? Wiem, że mógłbym dalej poprowadzić, niektórzy z was pewnie by się cieszyli z dłuższego odcinka, ale na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. Po prostu rozumiecie, no też nie chcę robić odcinków godzinnych, bo w sumie raz na tydzień nic prawda jest, ale wiem, że mógł to by oglądał godzinne. Więc no, dosłownie zakończymy w tym miejscu, następny odcinek zajmiemy się neurotoksyną i nie wiem, co tam jeszcze trzeba będzie zrobić. To, a może raczej, no dobra, ja wiem, ale to wiem tak na zasadzie, że wiem, ale nie wiem. Więc wiecie, że nie pamiętam, ale kojarzę, co będzie. A nie pamiętam, jak będzie i w ogóle, co dwadnia mnie jednokrotnie lamiąc na tych zagadkach. Ale dobra, mniejsza już o tym, więc po prostu dziękuję wam bardzo za uwagę. No i trzymajcie się do następnego. Hej, papa i w ogóle. Hej.